No hello, hello moi kochani, witam was serdecznie, tutaj Hanta, kolejny odcineczek ze Skyrima. No i co, idziemy do tych całych siwobrodych, czy jakoś tak. Tutaj znaleźliśmy, słuchajcie, na mapie ostatnio, prawdopodobnie taką przełęcz po prostu, czyli nie musimy tutaj iść naokoło i omijać tej góry, co po prostu przejdziemy sobie tutaj przez tą przełęcz, troszkę będzie wspinaczki, troszkę będzie schodzenia, a Lidia za nami napierdziela, to bardzo dobrze. I myślę, że jakoś tu damy rady przejść. Fajnie wyglądają te kurcze. Te... Nie wiem właśnie, czy to są planety, czy to są kurcze księżyce. Ciężko powiedzieć, wieszcie, patrząc na to, ciężko powiedzieć, jaki jest układ tutaj planetarny. Bo może się okazać, jak to popatrzy na wszystko, że na przykład tak naprawdę planeta, na której my się znajdujemy, jest tak naprawdę księżycem innej planety, tak? Także tutaj ciężko powiedzieć. Czy to są faktycznie dwa księżyce, czy co? No i gdzie nas to zaprowadziło? Nie, tu jest dalej ścieżka. Dobrze mówiłem, że jest przełęcz. Prawda, mniemy troszeczkę rzeczy, ale patrzcie, tu jest wysoki Hrothgar, tak jakby w tej twierdzy już, to znaczy w tej będziemy? Ciekawe, to trzeba będzie się cofnąć. Ja myślałem, że wiecie, że to przejdziemy od drugiej strony, aż tutaj przez przełęcz przejdziemy, ale widzę, że tej przełęczy nie ma. Robi się coraz bardziej śnieżnie. Tam jest droga. Dobra, idźmy zatem za drogą. Skoro istnieje, to nią pójdziemy. No, tak jak mówię, chciałem tego moda zainstalować, który nie dość, że już usuwa w ogóle tą mgłę z mapy, z tej mapy w sensie, tutaj, to pokazuje jeszcze drogi takie, wiecie, które są gdzieś tam najbardziej uczęszczane i te mniej uczęszczane. Natomiast znalazłem jakiegoś innego i on niestety usunął tylko częściowo mgłę, ale drogi już nie widzę. No dobra, jesteśmy w jakiejś przełęczy. A, ta góra jest tam, wysoka. Patrzcie, tam jest... Tu jest coś w rodzaju szczytu w tym miejscu. Jak się przypatrzycie, widzicie... Teraz strzelił niepotrzebnie w tym miejscu, gdzie teraz mam celownik. Teraz trochę zjadę i popatrzcie, że tam jest taki stożek, jak się przyjrzeć, więc... Tam jest szczyt. Nie wykminiłem jeszcze jednej rzeczy. Jak wygląda sprawa, bo tak, mam te norskie strzały z tego łuku i to zamraża, tylko tu jest jakaś określona ilość ładunków? Poczekajcie, przedmioty, zobaczmy sobie na przedmioty. Myśliwski łuk, popatrzcie, mamy... ten paseczek nam troszkę zmalał, tak samo na tym i pytanie teraz, czy... co to oznacza? Czy my możemy na przykład przeczekać i to się odnowi, czy musimy to jakoś napełnić? Czy to jest tylko jednorazowo taki pasek i później on znika? Nie mam pojęcia. Jakieś kurde te barany śnieżne. No kurde, trafiłbyś. Dobra, to padło. Tego już nie widzę. Dobra, nie będę zużywał. Kozi udziec, bardzo ładnie. Skóra, pradawna strzała i rogi kozy. Jak sobie teraz zobaczę, nie, musiałbym strzelić. Dobra, nie będziemy marnować. Okej, okay, no w sumie to przeszliśmy, tylko pytanie, czy ja tej strażnicy jakoś w jakiś sposób nie pominąłem? Mówicie, tu jest ta strażnica i tak się zastanawiam, nie... Nie, my jednak przeszliśmy, nie, przechodziliśmy, kurczę, tędy, ale nie widziałem tego, tej mapy. Szkoda, że nie da się tego jakoś, kurczę, obrócić za bardzo. No, trochę się da. Ja jakoś tu przeszedłem pod spodem, pod tym... całym tym. Ja myślę, że tutaj się może od tej strony wchodzi. Nie, no zobaczymy. W każdym razie jestem już troszeczkę za. Teraz się zgubiłem, gdzie ja szedłem. Siadłem w dół. No to idźmy w dół. Tu jest jakaś grota gdzieś jest. Coś tam się pokazuje, czy mi się tylko wydaje? Ogólnie śniegu dużo tu jest, więc niewiele widać. No, początek odcinka i taka samotna wyprawa przez góry. Ale tu ładnie. A zimno musi tu być? Łez. Okej, bardzo ładnie. Jest to przy R. Jest ta nasza, ten nasz wskaźnik. Zobaczymy później, czy wiecie, czy to się coś polepszy, czy się nie polepszy. No, jakaś kwiatka. A, weźmy ten oset. Okej, gdzie my jesteśmy? Troszkę już zeszliśmy, teraz musimy się chyba będziemy szli dalej za tymi kozicami górskimi.
Tu widzę, jakby droga schodzi w dół znowu, ale możemy iść dalej. Co tu się dzieje? Patrzcie, jakieś kurcze pozostałości po czyimś domku tutaj są. Dobra. No już jest nieźle. Ktoś tu kiedyś mieszkał przynajmniej. No i co? I tu mamy rzeczkę. I tam mamy nawet jakiś ludzi. Ja sobie to zapiszę, bo nie wiadomo, co to za ludzie. I spróbujemy do nich dojść i z nimi pogadać. O, tu widzę, coś się dzieje. Troll. Gdzie do nas rzucał? Nie, ona strzela do niego, bardzo dobrze. Tam są jacyś ludzie, ale... Bardzo ładnie, ucznictwo wzrasta, ale widzę, że troll idzie do mnie, oni się tym nie zainteresowali za bardzo. Teraz się chyba już zainteresowali. Dobra, zainteresowali się. Weźmiemy sobie tak... weźmiemy pradawny norski miecz chłodu. Naszą magię, która bardzo jak ładnie. I troll nie żyje. Stalowa strzała i łuj trolla, weźmiemy to. A ci goście tutaj nam pomogli, ale widzę, że nie są zaznaczeni jako czerwone kropeczki, to znaczy, że są nam przyjaźni. To są cesarscy. Ostrzegam cię. Swoją obecność. Ostrzegam cię. Przechodź dalej. Gromowadny żołnierz, uwolnić więźnia. A, możemy tak zrobić. Zabiję następnego spotkanego cesarskiego. Odejdź stąd. No możemy w sumie, wiecie, i z nimi się bić, i go uwolnić, dać mu miecz. Dobra, nie ingerujmy w to. To była jakaś jaskinia przy tym trolu. Czy mi się tylko wydawało? Nie, wydawało mi się tylko kamień taki. Dobra, czyli tak, no my chcemy na pewno iść tam jakoś w górę. Tu mamy kolejny fort. Już niedaleko mamy do tego miejsca, więc myślę, że tam bez problemu sobie podejdziemy. Ale popatrzcie tutaj. Tutaj miał chyba korzeniernu. Słyszałem coś przed chwilą, jakiś taki sygnał. Tu jakieś zwłoki mamy. Hełm gromowładnych. Liścik i straszne powieści Dwemerów. Żarudy Rihalkum. Niestety nic z tym zrobić nie mogę. No widzę, że tutaj miał troll swoje... swoje, słuchajcie... legowisko. I z czymś się tutaj tłukł w ogóle, nie? Ale nie wiem z czym. No dobra, nieważne. Pomijmy go. Mamy jakąś następną jaskinię. Pod wodospadem? Czy za wodospadem raczej? Nie, chyba nie bardzo. Wilczy korzeń weźmiemy. No, niestety, ale mnie zrzuca ten wodospad i niewiele mogę zrobić. Chodź, Lidia, idziemy stąd. Wyjdź, dobra, okej, udało się. Czyli nie tu jest, jaskinia jest gdzieś dalej. Aż kurczę, tu pokazuje ją bardzo blisko. W tym miejscu. Że gdzieś tutaj trzeba wejść albo coś. Ale zaraz spadnę, no właśnie, tak myślałem. Kurde, ta woda mnie ściąga w dół. Uiii! Przynajmniej mogliśmy się przyjrzeć. Ale nic tam nie dostrzegłem takiego, chociaż też miałem dosyć... Nie, dosyć niewiele zobaczyłem. Dobra, słuchajcie, idźmy. Kurczę, po prostu uparł się i nie wejdzie. No, dlatego mówię, no to jest słabe z tym skakaniem tutaj, że... niewiele tu można skoczyć do góry. Jedźmy do góry, w takim razie znajdziemy tą jaskinię później. Idźmy do tych cech siwobrodych, czy jak im tam było. No jaskinia jest gdzieś tutaj. Tu wejścia nie widzę, no. Przypuszczalnie chociaż, a może jest tam dalej. Jest most w ogóle, popatrzcie, dobra. Chodźmy zatem, bo już ten cel jest dosyć niedaleko, ale tutaj coś jeszcze po drodze widzę jest. Nie wiem, co to za znaczek. Nie, w sensie jeszcze tych znaczków nie kojarzę, co one oznaczają. Irvasted odkryto. Aha, i to jest Irvasted. A to jest krowa. Cieniowisko odkryto. Co to znaczy? W sensie to jest to, na czym stoję, ale co to jest za budowla?
Da się tu jakoś wejść, okej. Okay. To są tego typu budowle okrągłe, dobra, czekajcie. Miałem dużego kicha, ale nie mogłem go z siebie wyłuskać. Dobra, są tu jakieś ruiny właśnie. Narzędzie do balsamowania. Tej same. Aha, czyli to są ogólnie kurhany. Otwórz cieniowisko. Nie wiem, czy chcę otwierać. Nie wiem, czy powinienem. Zobaczymy, co w środku. A tu podziemia, kurde, na pół mapy. No wiedziałem, że coś tu musi być, no. Dobra, to ja może wrócę tu później. Czekaj, Lidia, przesuń się, kurczę. Będzie mi wchodzić w paradę. Idźmy tam, gdzie mieliśmy dojść i porozmawiajmy z ludźmi, z którymi mieliśmy rozmawiać, a później będziemy się zastanawiać, co to jest i czy można tu wejść. Mamy kolejną osadę. Szukałem cię. O! Mam dostarczyć coś wprost do twych rąk. Kurier. Zobaczmy. A, list od Jarla. Obracamy się w wysokich sferach, co? To chyba na tyle. Muszę iść. Dodano przedmiot. Okej, ale jaki? Czy da się tu jakiś, nie wiem, imię, ciężar, wartość? Nie mam pojęcia, jak to. Nie napisało, co dostałem. No, orężtana mamy. Jest jeszcze łuk Frokiego. No właśnie, odbierę kondycję. To nie. Wystrzał i tak dalej. Nie mam pojęcia, co tutaj od niego mogłem dostać. Cokolwiek tak naprawdę. To mieliśmy przeczytać. O właśnie, patrzcie, ciężki pancerz mi już wzrósł. Bardzo dobrze. To raczej już czytaliśmy. Natomiast były tu jakieś notatki wcześniej. O, liścik. Dostaliśmy liczne skargi na ataki w pobliżu rzeki na pozycjom zachodzie Rift. Przydałoby się większe wsparcie cywili w tamtym rejonie. Wyślijcie kilku ludzi, żeby zbadali sytuację. To pewnie stado wilków, więc nie ma sensu oddelegować więcej niż dwóch ludzi. Pomyślny głowa, a to był troll, no właśnie. Cóż, no dobra, to kurier sobie idzie. No miałem tu z kimś pogadać, nie? Zobaczmy na mapę. A teraz mi to każe iść tu. Aha, czyli ja tylko to przez tą wioskę to ja miałem przejść. No ale jak już tutaj przyszliśmy, no to się rozejrzyjmy, pogadajmy z jakimiś ludźmi, chociaż już jest w sumie noc. A ja bym sobie po prostu zaczekał do rana. Druga rano, no tak, źle przetłumaczone. No czekajmy sobie. W sensie wiecie, oni w Ameryce jest PM, AM, czy tam w angielskim ogólnie. No i tak zostawili. Rano. Coś takiego nie zdarzyło się od setek lat. Aha, on mówił do mnie, no dobra. Strażnik. Ja bym chciał porozmawiać z kimś innym. Siema. Więc wybacz moją nerwowość. Dobra, nieważne. Możesz mi coś powiedzieć na temat wysokiego Hrodgaru? Szlak do klasztoru jest nazywany 7000 stopni. Wyobrażasz to sobie? Nie wiem, czy dotarłbym na szczyt, nie padłszy z wyczerpania. No ja nie mam wyjścia. Jak najszybciej wynieś się z miasta. Nic tu po tobie. Pff, dzięki. Siema. A, zatem podróżujesz. Na pewno znasz wiele opowieści spoza tego nudnego miasta. To jest miasto? To jest wiocha. Dwa domy. Siwobrodzi to dziwna zbieranina. Podobno całe życie przeżywają bez wypowiadania nawet jednego słowa. Wyobrażasz to sobie? Okej, okay, ten powiedział, że to jest moje ostatnie słowo, wkurzył się i poszedł. Co to miało być w ogóle? Znaczy, ja chcę coś garbować, no mamy jakąś tam skórę, że możemy to wyprodukować. No niech będzie. Pasków już nie będziemy robić, bo tu widzę, że muszę mieć i skórę, i paski, lepiej żeby... Zastanów się dwa razy, zanim ustatkujesz się i będziesz mieć dzieci. Tja, dobrze. To prawda, czyż nie? Tak, prawda. Ja bym chciał się dowiedzieć, gdzie tu są jacyś ludzie, z którymi można pogadać. Tęba szeroka ręka, siema. Przychodzisz do pracy? Chwytaj topór i przynieś tyle drewna, ile zdołasz narąbać. Co cię tak denerwuje? Mój interes się wali.
Uczeń mnie nie słucha, do tego pojawiły się plotki o smokach. Ja wiem. Gdybym nie włożyła wszystkich pieniędzy w tartak, już dawno temu spakowałabym się i opuściła Ivarstead. Masz kłopoty z niedźwiedziami? Żartujesz? Te bydlaki wkrótce pozbawią mnie dochodu. Słuchaj. Przynieś mi futra 10 z nich z dowolnego miejsca Skyrim, a z radością zapłacę ci za przetrzebienie stada. No dobra. Czy mamy 10 skór dla niej? Dobra, jak mogę ci psuć interesy? Wiesz, co niedźwiedź robi z drzewami? Staje na tylnych łapach i rozdrapuje je na strzępy. Zaznacza swój teren czy coś. Doszło już do tego, że nietkniętych drzew we właściwym rozmiarze szukam po całym Skyrim. Pochłania to za dużo czasu i pieniędzy. No dobra. Daj tym durnym niedźwiedziom to, na co zasłużyły. Pociągnijmy za dźwignię. Nie, będzie się piłować. Pięknie. Ale to na razie mnie nie interesi. Chciałem coś tu, wiecie, myślałem, że coś tu zrobię w tym domu. Gospodarstwo spadającej gwiazdy, uczeń. No to znaczy, że mogę tylko wyłamać tam zamek. Strażnik, tu mamy tego kuriera. No chyba gospodę, no właśnie. Zobaczmy, co w gospodzie. Wiecie, może jakieś misje tutaj są. Cokolwiek, no bez sensu było takie miasto robić. Nie wyglądasz mi na pielgrzyma. Po co zawracać sobie głowę odwiedzaniem Ivarstead? A może se pielgrzymuje, o co ci chodzi? Czego chcesz? Co mi powiedzieć? Dostarcza im co kilka tygodni zapasy żywności, o ile pogoda na to pozwala. Poza tym wydają się raczej cichymi ludźmi. W zasadzie nie wiem o nich zbyt wiele. Hej, dobra, spoko. A co wieczór jest tu ta sama garstka ludzi. Myślę, że pięknie grasz. Lepiej nie przestawaj. Dobrze, Wilhelmie. Przynajmniej tyle mogę dla ciebie zrobić. Lynley i Wilhelm, tak? Na twoim miejscu trzymałbym się z dala od kurhanu we wschodniej części miasta. Jest nawiedzony. Czyli trzeba wejść do niego, dobra. Szukam pracy, jakieś wskazówki? Spójrz na to. Ludzie Jarla zostawili tu ten list gończy. O, okej. Okay. Zabij przywódcę bandytów znajdujących się w okolicy miejsca o nazwie Warownia Trewy. Wydarzyło się coś tu ostatnio? Ludzie mówią, że w pękninie mieszka ktoś, kto potrafi zmienić twoją twarz. Sprawić, że zaczniesz wyglądać aha, inaczej. Czyli tej w pękninie pewnie będziemy mogli... Wiecie, zmienić jeszcze tam. Odnieść rzeźbiarza z twarzy. No oczywiście. Żeby mogli zmienić swoją mordę. Zmierzają do wysokiego Hrodgaru. Powiedz mi więcej o tym kurhanie. No właśnie. Nie mogę powiedzieć więcej. Jest nawiedzony? Słuchaj. Na własne oczy widziałem jednego z duchów. Przysięgam, że gdy na mnie spojrzał, poczułem jak pali mą duszę. O jest. Mocne. Czy duchy nawiedzają także wasze miasto? Na szczęście chyba trzymają się blisko kurhanu. Myślę, że go strzegą. Oczywiście nie pomaga mi to w interesach. Bo kto wynajmie pokój w pobliżu nawiedzonego kurhanu? Mogę to dla ciebie zbadać. Jeśli uważasz, że możesz coś zrobić, to proszę bardzo. Dobrze. Ty. Czy ktokolwiek badał kurhanu właśnie? Rok albo dwa lata temu zjawił się tu człowiek o imieniu Windelius. Twierdził, że jest poszukiwaczem skarbów. Ostrzegałem go, by tam nie szedł. Tak samo, jak ostrzegałem ciebie. Następnej nocy usłyszeliśmy krzyki dobiegające od kurhanu. I to wszystko. Nigdy więcej go nie widzieliśmy. No to znaczy, że jest tam na dole, okej. Okay. Gdzie mogę dowiedzieć się czegoś o magii? Nie interesują mnie czarodzieje. Dobra, to mnie to też już nie interesuje. Siedzą sobie w zimowej twierdzy. Dobra, tutaj mamy jakieś pierdołki ichniejsze. Tu jest pewnie pokój do wynajęcia. Tak przypuszczam. Ta dziewczyna gdzieś poszła. O, właśnie. Ty możesz mi coś powiedzieć? Co macie w menu? Na czym grasz? Za 5 sztuk złota możesz usłyszeć ulubioną piosenkę. Lewie 5 sztuk złota za usłyszenie. Jak grasz, jestem w stanie zapłacić 2 razy tyle. Przekonaj. Dziękuję. To miłe z twojej strony. Wciąż cię to interesuje? Nie. Może innym razem. Dobrze więc. Jak wrócę czy coś. Miłej podróży, mój pan. A, Lidia, no cześć. To wychodzimy. No kurde, tutaj widzę, że tak no generalnie... Nie. Dziura. Nie ma tutaj nic do roboty. Zobaczymy, co tutaj jest. Uczeń Klimeka.
Dom Klimeka, uczeń, czyli jego nie ma w środku. Nie mam pojęcia, gdzie on jest. Za to moglibyśmy spróbować do tego kurhanu, wejść do środka i zbadać go. Myślę, że to będzie dobry pomysł, a na razie wiecie, a questem głównym zajmiemy się razem następnym. Dobra, także tego. Bierem, zapisuję. Ciach. Czy nawet, wiecie co, ja sobie zrobię inaczej, ja sobie zrobię zapis normalny tutaj. Łatwiej będzie do tego wrócić. No i spróbujmy to zbadać w tym momencie. Myślę, że tym się zajmiemy do końca odcinka. A w następnym będziemy szli już do tych całych siwobrodych. Klejnot duszy, bardzo dobrze. Mikstura uzdrowienia, urna pogrzebowa. Co tam mamy? Złoto, bardzo dobrze. Pierdoły, pierdoły, zniszczona książka, pierdoły. Chodź Lydia, zobaczymy co tu się dzieje. Jakie tu duchy czekają. Okej, to jest jakiś elf. Odejdź. Czyli faktycznie duch jest, ale jaja, no. Draugr. A ten akurat nie żyje. Dobrze. Wiecie, jak się nie będzie dało przeszukać, to znaczy, że żyje. Okej, tu mam jakieś dźwignie. Na książka. Cykl Lina Czasu, tom pierwszy. Iluzja wzrasta do 16. No dobra, zobaczmy co tu jest. Okej, pierdoły, era świtu. Patrzę, czy tutaj będzie gdy magia. Dobra, tu jest coś o magii. Era metryczna. Podczas ery, koniec ery. Dobra, tu nie ma nic ciekawego. Znaczy, mogę to wziąć, ale... Nie, czy szukałem jakiejś podpowiedzi odnośnie tych całych dźwigni, o co tu chodzi. Więc zrobimy sobie szybki zapis, jakby co. Spróbujmy użyć tej. No, to nie była dobra dźwignia. Ta zamyka to, to też nie jest dobra. Spróbujmy tej. Okej, okay, a jak użyjemy tej, to się otworzy tu. A jak zrobimy tak? Tam to się zamknęło tak i tak. Dobra, no to gite znowu. Załatwione. Dużo tutaj nie było kombinowania. Też wolę sprawdzić wszystkie żelazne drzwi. Tu do otworzenia, a tutaj zamknięte, ale możemy sobie to użyć. Się otworzy. Oh shit. Coś się gdzieś stało, ale nie mam pojęcia nawet gdzie. Ja nie ucierpiałem, to tyle dobrze. Spróbujmy otworzyć te drzwi. Zatem mam 52 wytrychy, bo kupiliśmy od Kajita pełno. I bardzo się cieszę. Więc będziemy mogli bezproblemowo. Płytka naciskowa. Spróbujmy to przeskoczyć. Aż pewnie ona i tak wejdzie. Oczy kurwa wiście. Musiała wleść. A to nieważne. Kufer. O, jakoś coś odspaliłem chyba na tym kufrze. Złoto, że miałem buty, mikster odporności na ogień. Tak myślałem. A, takie wiecie, o. To było tak specjalnie przygotowane, żeby właśnie follower wszedł zamiast ten. Zamiast. Okej, okay, to ogień to nic nie da. Znowu coś. To Lydia będzie tutaj wszystko uruchamiać, ale to samo było w Falloutie 4. Problem z tym. Tutaj widzę, że mamy. Po prostu dużo pułapek tutaj jest. Tutaj na przykład mamy jakąś linkę. I jakbym chciał na przykład, czekajcie, jest na przykład, jest mechanizm pułapki, możemy coś z nim, aha, możemy go otworzyć, tak, no bardzo dobrze. Dzięki temu to jest zerwane i możemy sobie otworzyć drzwi. No i tu mamy co? Nic. Oh shit, poraziło ją prądem. A nie, to coś. Ten Vindelius. Giniesz. O, jak się rozpadł. Okej, okay, Lydia żyje. Na szczęście wstała. Co tu się dzieje? Dekokt zjawy. Przez 30 sekund postać wydaje się być widmem. A, takie buty.
Tylet i wytrych, dobra, wytrych sobie odzyskaliśmy jakiś jeden. Co się tu dzieje? Żelazne drzwi. Tu jest coś. Dobra, tu jest kolejny mechanizm, który widzę trzeba otworzyć. Jak pójdziemy w drugą stronę, dlatego że potrzebujemy jeszcze jakiejś wskazówki do tego mechanizmu. Nie wiem, czy ja bym sobie tej kuli światła nie przyzwał. Płomień świecy, o właśnie. Niech mnie to tam lata. Czy nie iskry spętane ze strzyk? A gdzie mamy to, tą transmutację? Muszę tu magię odpalić w takim razie. Nieujęte siła, iskry, jasnowidzenie, leczenie. Spętany, transmutacja. Dawaj to wszystko tutaj. Jasnowidzenie, wskazuje drogę do aktualnego celu. O, to też jest fajne. Ja to wszystko dam pod ulubione, tylko że no później będę miał to wszystko tutaj, no już trudno. Jasnowidzenie, myśliwski łuk, spętany miecz, transmutacja. O. Jeszcze sobie przy okazji to wezmę. Potransmutuję coś. Ruda srebra dodana. Okej, co my mamy tutaj? Mniejsza mikstura magii. Jakaś czaszka, narzędzia, rękawiczki. Żelazne rękawice, pancerz 11, zobaczmy na moje. Rękawiczki moje. 13, na to dupa. Ja mam też żelazne. Dziennik Wendeliusa. O Jezu, coś tam, rozbiłem obóz wewnątrz Kurhanu, to musi być tu, moje badania wskazują, że musi tu znajdować się grobowiec, potrzebuje tylko trochę czasu, by znaleźć szpon, musi być ukryty gdzieś tutaj, a kolejny szpon, tak? O mało nie doszło dziś do spotkania z tym głupcem Wilhelmem, niewiele brakowało, żeby dostał się do Kurhanu, ale dało mi się wystraszyć, potrząsając kawałkami garków w torbie, czy ludzie pełni są wiary w zabobony, co pod swoim pewien pomysł. Po kilku nieudanych próbach udało mi się wreszcie stworzyć odpowiednią miksturę, jaśnie... Je wspaniale. Powinien wyglądać jak jeden z tych duchów, o których mieszkańcy Iverstead mówią, że nawiedzają Kurhan. Wypróbuję ją jutro. Pora... Co? Aha, bo tutaj jest coś tam, że któryś gwiazdy poranne. Nieważne. Sukces. Mój postęp zadziałał lepiej niż myślałem. Wystarczyło snuć się w pobliżu miejsca do wejść do Kurhanu i machać rękoma. Musiałem się powstrzymywać, by nie parsknąć śmiechem, kiedy zamykali. Powinien mieć ich z głowy do czasu, aż znajdę szpon. Minęło już pół roku, a ja wciąż nie mam pojęcia, gdzie może znajdować się szpon. Zaczynam tracić cierpliwość, musi gdzieś tu być. Nie mogę zatrudnić nikogo do pomocy, jestem znany na własne siły. Nie może tu być. Coś jest nie tak. Pewnie chodzi o mieszkańców Iverstead. To wszystko ich sprawka. Bawią się ze mną, chcą odnaleźć komnatę grobową na własną rękę, żeby zgarnąć skarb. Dlaczego? Dlaczego mnie prześladują? Dlaczego mnie po prostu nie zabiją? Jestem. Kim jestem? Mam w głowie zamęt. Nie mogę sobie nic przypomnieć. Czytam swój dziennik, by wiedzieć, po co tu w ogóle jestem. Czy ten grobowiec to moje miejsce? Czy mam go strzec? Czym się staje? Nie wezmą mojego skarbu. Słono zapłacą za swoje zbrodnie. Kto przekroczy ten próg, pozna mój gniew i moją moc. Jestem strażnikiem cieniowiska. Każdy, kto mi się sprzeciwi, zginie. Aha, czyli generalnie... Okej, dekokt, jakaś torba do przeszukania, złoto. Narobił sobie miksturkę, a później zaczął mu się w głowie pierdzielić, bo mieszkał tutaj ponad pół roku. Przynajmniej pół roku. Czytaj, magia niebios. Nie potrzebuję. Gwiazdozbiór. Też nie potrzebuję, dobra. Wiadro, tu mamy laboratorium jego. Budki jakieś. Pytanie, czy... No dobra, czyli to wszystko. A co z tym szponem? W sensie... Wiecie, no my już jeden odnaleźliśmy kiedyś. Pytanie, czy tu jest jakiś drugi? Czy to jest taki sam jak wcześniej? Bo jeżeli tak, to ja wiem, jak go ustawić. Nie, pułapek, dobra. Nie, no przecież muszę mieć... Przecież mieć szafirowy puzzle, aby aktywować tą dziurkę od klucza. Okej, nie będziemy teraz wiedzieć, gdzie jest ten szafirowy puzzle. Tam miałem złoty. No dobra, trudno. W takim razie musimy się wrócić. Ja to zrobię. Wrócimy się do... No, czekajcie. Zobaczę na mapę, jak to wygląda. Muszę iść tam w... Dobra, tu nic nie ma. Już to wszystko wziąłem, tak? Przeszukaj kufer, co tu było? Jeszcze rzemieniowe buty, ale to mnie nie interesi. Tu nic nie ma więcej. Kula mi widzę zniknęła. Ja
Jakaś świeczka, dobra, wychodzę stąd. No i zastanawiam się właśnie, wiecie, gdzie ten szpon może być. Jakaś urna jest. To nic tam nie ma ciekawego. Szczona książka. No nie widzę nic takiego, nie wiem, no bo równie dobrze moglibyśmy krzyczeć po każdej ścianie i liczyć na to, że coś się jednak wydarzy. Albo po prostu możemy oddać tego questa i się okaże, że na przykład oni ten pazur mają, bo coś tam, nie? Więc może być właśnie i tak. Dobra, no to nic, to ciśniemy tam. Co tu jest? A nie, myślałem, że tu jest jakiś gość. Pójdziemy do Wilhelma, oddamy mu to. Czy pokażemy mu tą książkę i zobaczymy, co on powie na ten temat, bo może faktycznie być tak, że... Mówi się, strażnik, strażnik. Gromowładny zamordował najwyższego króla. Tak, dobra, dobra, już nie interesuje mnie to. Pierdzielą straszne bzdury. Ja chcę do tego gościa podejść. Kurwa, idź, no. Jest. Nie mamy tu wielu gości. Wpadło mi to w ręce w cieniowisku, daj dziennik. Pokaż mi to. Nie do wiary. Pieseł, co ty? Wymysł tego Windeliusa? Trudno uwierzyć, że byliśmy tacy głupi. Przynajmniej mogę ci coś dać za zajęcie się nim. Jeśli nie przyjmiesz tego jako zapłaty, uznaj to za podarunek. Szpon szawirowego smoka. No wiedziałem po prostu, że dostaniemy za to. Zaspokójmy ten apetyt, dobrze? Kurde. Chwila. Okej, dobra, jest. Zobaczę tylko, czy chociaż ja w sumie nic nie potrzebuję. Pieseł mi tu przyszedł z kuczy. Nie mamy pojęcia, co się z nim dzieje. Czemu on tak właśnie się zachowuje dziwnie? Kurczę, muszę teraz się tam przejść i ten, i włożyć ten szpon tam. Dobra, fajnie, to za chwilę się zobaczymy po prostu na dole. No i okej, jesteśmy pod tym całym wejściem znowu. No i dobra, zobaczmy sobie nasz szpon. On będzie pewnie tu. Może wizualnie po prostu go najlepiej będzie znaleźć. Nope. Klucze, nie, księgi, składniki, pożywienie, zwoje, mikstury, kurwa, gdzie to będzie? Kurde, coż ten pies, no naprawdę, czekajcie, nie ma tu na pewno? Szpon szafirowego smoka, a to jest to, Boże Święty, ja po prostu myślałem, że to będzie fioletowe całe. No i teraz pytanie, co tam jest, bo nie bardzo wiem, jak to... No użyj, ja nie chcę używać, ja chcę to przybliżyć. Dobra, jest chyba motyl, czy tam ćma, później sowa i później coś, nie? Więc zostawmy tak... Kurde, pies, przestań, ja pierdzielę. To jest jakiś wilk. Więc ustawmy najpierw motyla, później sowę, później tego wilka. No i powinno być. Użyj. No i bardzo ładnie, znowu słówki się ustawiły. I możemy wejść do środka. Nice. Cieszysz się, Lidia? Hihi. Dobra, to się widzę ciągnie dalej. Co mamy tutaj? Stalowy hełm. Zniszczona książka. To jest książka? To jest kurwa płyta cała. Dobra, pomniejszy klejno duszy weźmiemy. Hełm stalowy, pancerz 19. De facto lepszy i to pewnie będzie z ciężkiego pancerza. Jakiś kołek tylko drewniany. Całe duże pomieszczenie. Jakaś księga. Księga czarów, dębowe ciało. Ale ja to... A nie, widziałem, że to jest do kupienia, ale w końcu tego nie kupiłem. I to chyba był dobry wybór. Gdzie ja te książki mam? Księga czarów, dębowe ciało. Zwiększa wartość zbroi rzucającego 40 punktów. Nice. Księga smoczego dziecięcia. Dobra. Walić to. Jakiś ołtarz widzę. O, dzień dobry. Zmienimy sobie tylko czar może. Weźmy sobie spętany miecz w takim razie. I napierdzielamy. Gdzie te gnojki? Tu jest. A z tym łukiem będzie latać? Wyciągaj miecz, dziewczyno. Niejednoręczna wzrasta. Boże święto, no będziesz jeszcze mi skuczyć teraz. Fus poszło, no jest tylko ogłuszony gość. Czemu głowę odrżnąłem? Nie, wydawało mi się.
Złoto weźmiemy. Pozbieramy z nich, co tam było. A, tutaj jeszcze z kimś walczy sobie. Niespokojny Draugr. Dobra. Dawaj. Księga czarów, mniejsza ochrona. Nice. Kolejna książka. Przeszukamy wszystkich. Strzały weźmiemy. Złoto weźmiemy. Jeszcze był jakiś ziomek. Mikstura wojownika, strzały, złoto. Fajno. Teraz tak, tutaj nic nie widzę. No tu chyba nic nie ma. Tu mamy zamknięte, tu mamy otwarte. Zobaczmy, co tu się dzieje. Dźwignia jakaś. Nic więcej? Nic więcej. To zaprzeczytajmy książkę najpierw. Księga czarów. Proszę bardzo. Mniejsza ochrona. Ja sobie zrobię szybki zapis. Wykonano. Dawaj, dźwignię. A i spoko. Otwarte. Jakaś urna jeszcze na wyjściu. Też weźmiemy. I bany, zapadnia. Aha, no oczywiście, ja tu kurde nie umiem ten, pływać. Śmieszne to było. Po prostu wszedłem, bo myślałem, że coś znajdę w tych garnkach. No tam się jeszcze ciągnie, a tu mam jakieś drzwi do otwarcia. Okej. Okay. Już tu się zaczęło... Aha, to jest to. Tam jest jeszcze druga pułapka. Przypuszczam, że tam do góry będzie po prostu wyjście, ale coś tu możemy znaleźć. A czy ja nie mogę tego po prostu wziąć i wiecie... Nie mogę z tym nic zrobić. No niestety, musiałbym... Musiałbym po prostu widzieć... O, szlak. Okej, okay, to było akurat mądre, że to zrobiłem. Się jeszcze naciągło do góry, ładnie. To akurat było mądre. Kolejne drzwi. Urna. Ja myślałem, że tak wiecie, już skończymy lokację, bo wszystko zrobiliśmy, a tu nie, a tu się ciągnie. Zban, nie dziękuję. Tam jest jakaś skrzynia. O kurczę, ale jaja. Ale możemy, słuchajcie, użyć płomieni. Proszę mi tutaj nie ten. Chciałem to strącić, ale nie wyszło. Co tu jest? Wygląda jak jakieś wielkie... A co to jest? Uchwyt jakiś? Okej, okay, możemy przejść. Bardzo mi miło. Żelazny miecz. Kolejny odweźmiemy. Miecza nie. Tu jest jeszcze coś? Nie ma. Kufer. Złoto weźmiemy. Kondycji miksturka, bardzo ładnie. Nie mam pojęcia, gdzie jest Lydia. Gdzieś się jej zaginęło w akcji. Tylko pytanie... Aha, dobra, da się tutaj zejść. Mówisz, szkieleczki. Wszystko się wypaliło? Kurde, mączka kostna. No, te strzały sobie pozbieramy, słuchajcie. Już widzę, że ich tutaj tyle jest, że ciężko będzie skminić. Co czyje i czego jeszcze nie klikałem. Dobra, chyba wszyscy. Teraz tak, tu możemy sobie przejść na drugą jakby stronę. Okej, mamy jakiegoś niespokojnego Draugra. Ciężki pancerz wzrósł. Okej, nie jest najlepiej. Weźmiemy się, podleczymy troszeczkę. Dekokt zjawy, nie. Broń dwuręczna, nie. Zwiększa magię, przydaca punkty magii. Na razie sobie wziął tak. Co możemy tu jeszcze odpornić na ogień? Kondycja, magia, mikstura rycerza. Ciężki pancerz, nie. Przydaca zdrowie, mikstura wojownika. Broń jednoręczna, o właśnie. I teraz ja bym sobie wziął bardzo chętnie tutaj spętany miecz. I powalczył na dwa razy. Na dwa te. No i bardzo ładnie. O, nie zdążyłem go złapać. Spadł. Złoto weźmiemy. Reszta w sumie nieistotna. Tu mamy jakieś drzwiczki. No właśnie. Gdzie jest ta nasza kurde Lydia? Gdzie ona się zgubiła znowuż? To jest masakra z tymi followerami. Dobra,
Musimy się podleczymy troszeczkę, nawet chyba sobie wezmę uzdrowienie po prostu. Jewód. Wracanie wzrasta do 18. Coś tu jeszcze się gdzieś pałęta, słuchajcie. No dobra, w takim razie weźmy tak i tak. A, ty się tu pałętasz mi, tak? Dobra, czekajcie, weźmiemy sobie łuk w takim razie. Bo tutaj, jak widzicie, jest linka. Nie wiem, co ta linka robi. Więc wolałbym sobie to po prostu... A mogę ją użyć, a mogę... Czekajcie, jak się kłóca, o. Żeby użyć linki. A, to tam się coś przecięło. No, bardzo inteligentnie, Hanta. Fajnie, że to użyłeś. Fajnie, że teraz nie mogę przejść. Brawo, brawo. Okej. Tylko nie mam pojęcia, gdzie jest Lydia i to mnie najbardziej martwi. Poszła sobie na spacer, kurde. Wiedziałem, że wstanie. Ten drugi też wstanie. Zresztą widać, że oni się tak na biało trochę bardziej świecą niż ci nieżywi. Weźmiemy sobie strzały, weźmiemy sobie złoto. Tutaj sobie też weźmiemy złoto. Dobra, jest tu dalsze przejście. A, tu mogę sobie to wyłączyć, bardzo dobrze. Tak, wyłączyłem. Ławka do siadania. I tutaj mam jakąś płytkę naciskową. Może nie będę jej naciskał. Aha, to jest od tej klatki, dobra. Albo będę. Ała! Przywaliło mi. Dobra, tego tutaj zwalnęło. Tutaj, kurde, jest. O, dawaj. O, i bardzo ładnie. Sami się pozabijali. Klucz do cieniowiska. Fajnie, mączka. Mamy strzały, mamy złoto. I tu jest ten drugi, tak? Klejnot, mączka, złoto. Dobra, weźmy sobie leczenie. Mam nadzieję, że Lydia gdzieś po prostu, wiecie, wyjdzie razem z nami. Bo nie mam pojęcia, gdzie ona jest i jak ją mam znaleźć. Weźmiemy to. Żelazne drzwi ekspert. A, ale mamy klucz. O Jezu, gdzie ja wlazłem w ogóle. Z kolejnej komnaty, ja myślałem, że ja do wyjścia idę, a tutaj na odwrót. Nieźle. Mam jeszcze jakiś kolejny ten klejn do duszy. Jezu, jeszcze jakieś zagadki tu są. Dobra, słuchajcie, w takim razie ja bym tutaj zakończył, dlatego że mam już 43 minuty, więc naprawdę zakończymy sobie tutaj. Tu widzę jakieś przejście, jest chyba na drugą stronę i chyba o to chodzi. Żelazne drzwi mamy. Ja pierdzielę. Oh, shit! Fuck! Mrozi mnie, co się tam stało, że nie mogę wyjść. Chciałem wyjść. Dobra, zabiję go tylko. Tylko bym sobie, wiecie, wrzucił jakieś, nie wiem, iskry na przykład i może być to. Czepiemy mu manę. Krytyczny. Kurde, on mnie tu atakuje. Dobra, zabijemy go już. Bardzo ładnie. Uch, udało się. Niespokojny Draugr. Księga czarów Furia. Pięknie. Kolejne czary zdobywam. Jeszcze sobie to przeczytam na koniec. A co to jest to w ogóle? Porozmawiaj z Jarlem Falkret. Pozwól, że się przedstawię, nazywam się ktoś tam, mam zaszczyt pisać funkcję Jarla w Doom, bla bla bla. Wieści o twoich dokonaniach, skąd zwróciłem moją uwagę. Jeśli chcesz zostać tanem krainy Falkret, zapraszam cię na rozmowę ze mną następnym razem, gdy gościciem będzie Falkret. Poza zaszczytem, jaki wiąże się z tym tytułem, moi tanowie mają prawo do posiadania osobistego Huskarla. Informuję cię również, że jeśli twoje usługi okażą się dla mnie cenne w dzielnicy Falkret, z pewnością znajdzie się działka ziemi, którą będziesz... Okej, tak po prostu, ej, chodź, możesz zostać moim tanem, tak fajnie, no, nadawanie tytułów tak po prostu za nic. To nie,
To mieliśmy księgę czarów. Dobra. Zostawmy tą zagadkę na następny odcinek. Już sobie tylko luknę, co tu się dzieje. Czy coś tu w ogóle jest, ale widzę, że nie bardzo. To wygląda jakby drzwi do otwarcia. Albo jakby coś tu mogło wyjść. Na przykład jakiś, kurczę, niedobry ziomek. Okej, okay, tutaj widzę, coś jest... Dobra, zostawmy to na raz następny. W każdym razie tyle w tym odcinku. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się, do usłyszenia, zobaczenia. Bye, bye.